Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu przysypał śnieg, niestety. No ale cóż zrobimy? Taki klimat mamy. Dzisiaj zajmiemy się zakładaniem obciążników do 60. Tutaj mam jeden oryginalny jeszcze, bo miałem dwa oryginalne. To jest ten obciążnik, te dwa zostały przysłane z firmy Agrobiz, za które bardzo dziękuję. A to jest mój wyrób, że tak powiem. Tak wygląda. On jest zrobiony z blachy i płaskownika. Obspawany, zrobiona jest forma z płaskownika. Zaspawana jest z jednej strony, jest zaspawana blacha. Wlany jest beton do środka z różnymi jakimiś tam kawałkami metalu i z powrotem jest blacha na to przyspawana. Weźmiemy sobie wagę i zważę go i zobaczymy, ile on będzie ważył. Myślę, że może około 20 kg będzie ważył, no tyle co oryginalny. Wiadomo, że beton tyle nie waży co lity metal. Także idę sobie po wagę i zważymy. Waga domowa, bo domowa. Dobra. Ile pokażę? Całe 23,7 kg. Nie ma tragedii jak na własny wyrób. Także będzie trzeba rozmontować przedni zaczep i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Biorę się za robotę. Linka holownicza. Dojdzie ile obciążenia? Dojdą jeszcze dwa oryginalne. No nie oryginalne, tylko zamienniki. Jeszcze mój samoróbka. O, to będzie dobry tonaż. Ale to i tak jeszcze za mało pod agregat, ale spokojnie, mam wszystko zaplanowane, także dam radę. Dobra, szło. Będzie trzeba jeszcze tu poucinać te śruby, żeby to tak ktoś sobie zrobił, żeby te obciążniki nie dyndały. Ale to jakoś zrobimy. I będzie trzeba się brać za agregat. To jeszcze trzeba będzie to poluzować. Kurde, lefele. Dobra, może odkręcimy grilla. Tylko olej nie pociek. O kurde.
jak to będzie pasować. Na razie. Tak. To trzeba będzie jeszcze odciąć. I tego będzie trzeba odciąć. Chyba, że młotkiem strzelę. Przecinakiem. No jak? Co nie pójdzie. I cyk na głowę. Też. I cyk na złom. Dobra. Założymy. Nie wiem, który założyć najpierw. Dobra, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało. Ten założymy i te oryginalne już. Bo tak. A to dupa nie będzie pasował. O kurde. Co nie będzie pasował? No. Wszystko fajnie, tylko że z tym gównianym przewodem będzie problem znowu. O Boże. O Boże. Jak tu go będzie trzeba puścić? To będzie trzeba go tędy puścić. Górą. Olej się wyleje. O Boże. Ale ładnie się prezentuje, nie? On będzie kwadratowy, no ale... No ale to... No, byłem w sklepie. Kupiłem takie coś. Taką złączkę. Myślę, że będzie teraz ok. Złączkę kupiłem i damy go ten dyk. Będzie śmigać. Dobra, skręcamy imbusy. To tu na imbusy było. O-ring. O kurde. Dobra, trzeba to wyczyścić najpierw chyba. Wyczyścimy. Nie było fuszerki. Dobra, tak to wygląda. Założyłem ten obciążnik. Pierwszy ten robiony. Teraz założymy ten drugi. To jest oryginalny. Jakoś to wycentrować w miarę. I dwa odlewy zagrobisu. No już jest trochę tego obciążenia. Cacy. Tak to się prezentuje. No trochę są nierówne. Ale pełne obciążenie. Że tak powiem. No nie. Może nie pełne, no ale... Ale jest dobrze. Dobra. Zakręcamy teraz to. I widzimy się przy efekcie końcowym. Dolejemy płynu. I po robocie.
co? Dobra, zamykam. Zamykam klapę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak to się prezentuje. No, tak jakoś trochę nierówno, ale trochę przód dociążony. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pozdrawiam. Yo!